Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj mamy gości. W konia mnie zrobili. Zobaczcie, ile ich jest. Cały parapet sraków. Cały parapet. Ale parapet się wyczyścił, bo była wichura i sztorm i deszcz, więc jakie czyste okno jest. Co za kolesie? Z 12 sztuk jest. Co najmniej przylatują codziennie na papu, żeby dostać. I my tu mamy dla nich ziarenka. O, ziarenka. O, i później kończą właśnie na dole, na dachu, bo te wszystkie ziarenka tam na dachu są. A w konia mnie dziś zrobili zwiadowcy. Przyleciało we dwóch. Ja sobie pomyślałam, że a, we dwóch to tylko dwa, to im dam. Dołożę im już tylko jedzenia, bo już trzeci raz dostały. A tu 12 nagle przyleciało. Cześć gołąb, jak się masz? Taki ładny jesteś, tak? Siema. Kolegą zostaniesz moim, będziesz... Ale ty brudny jesteś, obsrany, ja cię nie chcę. Ale fajnie, jakby tak wlazł do środka. Gołąbek, halo. O, już skończyli posiłek, już wylatują. Wychodzimy, jedziemy na miasto. Dzisiaj mamy, słuchajcie, plus 7 stopni. W Reykjaviku jest plus 7 stopni. Na ogół właśnie tak jest, że sztormy przynoszą nam ciepłą, fajną pogodę. W sensie takim, że w Europie cały jest mróz, a u nas jest plus. Tak wyglądają moje drzwi. Żaróweczki trochę się jakby wyłączyły. Trzeba wymienić bateryjkę. Ale tu jest pierwszy zestaw paczek, które przygotowałam. Kiedyś wam o nich wspominałam. I takie właśnie paczki będą po obu stronach drzwi. I to są zwykłe kartony, puste w środku, jak widzicie. O, można sobie je przenieść. Wszystko jest ładnie związane, więc mam nadzieję, że nie czepią się do mnie, że tu coś stoi, bo prawda jest taka, że na klatce nie powinno nic stać. A ja idę sobie wyrzucić śmieci. Śmieci w worku w siatce z Bonusa, siatce kukurydzianej, ponieważ firma Bonus od jakiegoś czasu, od paru tygodni zaprzestała właśnie używania siatek plastikowych. I poleciało. Zaprzestali tych siatek plastikowych, ponieważ zanieczyszczają bardzo środowisko. A Islandia jest właśnie jednym z krajów. Islandia jest jednym z krajów, który właśnie bardzo chce zaprzestać zanieczyszczenia plastikiem oceanów. I jest to bardzo fajne i mądre. I ostatnio nawet w Katowicach było jakieś światowe. Ta winda musi zawsze gadać. Było światowe zebranie odnośnie właśnie zanieczyszczenia i środowiska. I reprezentacja Islandii właśnie miała tam swoje 5 minut na właśnie powiedzenia, w jaki sposób my to robimy tutaj. I wam powiem, że na dzisiejszy dzień na Islandii nawet to jakoś idzie, bo i papier jest zbierany, gdzieś wysyłany do przetwarzania. Kiedyś to się jednak do śmieci wywalało. Plastik również jest w tej chwili ograniczana zużywalność, produkcja tu, ja nie wiem czy jeszcze, ale prawdopodobnie już tak, bo widziałam w sklepach na przykład mięso mielone, które było pakowane w plastikowe całkowicie opakowanie. Dzisiaj widzę, że są pakowane w drewniane, w papierowe pojemniki i tylko jest bardzo cienką folią to przykryte, także robi się już w tej chwili różnica, jeżeli chodzi o artykuły właśnie plastikowe. Też właśnie te patyczki do czyszczenia uszu Islandia też będzie wycofywać, także prawdopodobnie wrócimy do tego, co było kilkadziesiąt lat temu, czyli drewniane patyczki będą. No idzie to ku dobremu i mam nadzieję, że uda się ten cały plastik wyciągnąć z oceanów, bo jednak zanieczyszczenie jest ogromne, jakbyście sami widzieli na pewno. Są różne filmiki, czy na Facebooku, czy na YouTubie, czy w telewizji. Wszędzie pokazują, jaki po prostu jest syf.
A taką ciekawostką jest, że na przykład w Chinach, bo widziałam właśnie też takie filmiki, to w Chinach oni potrafią mieć na przykład pudełko, w środku są jakieś cukierki i każdy cukierek osobno jest zapakowany jeszcze w plastik, w folię plastikową, także to jest, no to właśnie z tym trzeba walczyć. No i mam nadzieję, że właśnie Chiny też dużo zmienią, bo jak się zamawia paczki z Chin, to wiecie, że po prostu paczki są, jak to się nazywa, paczki są pakowane, to wszystko co idzie z Chin pakowane jest w plastik i jeszcze dodatkowo w drugi plastik, także zdecydowanie za dużo plastiku jest dookoła nas. Parking podziemny, na który ja czekam, może kiedyś się doczekam, zobaczymy, a póki co niespodzianka. Znalazłam moje kartony, dwa kartony, w których są bardzo fajne
i domyślam się ciekawe świąteczne rzeczy. Jak widać, trochę jest. Na pewno znajdę światełka. Thank you.